Witam wszystkich. Dzięki za oglądanie filmów, komentarze, łapki w górę, te w dół też, bo to oczywiście jest jakaś wskazówka dla twórcy. A tymczasem pora złożyć kompresor. Mam tu już przygotowane wszystkie części, właśnie kompresor, pompę kompresora. I to nie jest takie proste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, że coś tam wkładamy, skręcamy i gotowe. Trzeba się zawsze do takiego składania troszkę przygotować, posprawdzać wszystko, czy wszystkie tolerancje pasowania są takie, jak należy. Tutaj mam ściągawkę, to jest ze strony, tutaj instrukcję mam ze strony Vana ściągniętą i no po prostu przejdźmy po kolei, pomierzymy, pokażę Wam, jak, co zrobić, żeby tą pompę prawidłowo złożyć. Oczywiście jest potrzebne trochę sprzętu do tego, bo potrzebny jest mikrometr od 0 do 50, od 75 do 100, średnicówka, szczelinomierz, taki płytkowy zwykły, jakaś miarka też się przyda zwykła. I przy pomocy tych narzędzi można przeprowadzić tutaj pomiary tego elementów składowych tego, tej pompy do kompresora. I teraz zaczynając od tłoka najlepiej. Tutaj tłoki mamy pierwszy nadwymiar. One są oczywiście używane. One chodziły już w tej pompie. I ten tłok ma tutaj nabite, że ma 75-42 wymiar. I tłok według tej ściągawki, pierwszy nadwymiar to jest 75,5 minus 0,06 do minus 0,012. To jest taka tolerancja. Może nawet nie będę Wam tego tłumaczył, ale zaraz sprawdzimy coś innego, bo to tutaj wymiary tych tłoków no, można sobie sprawdzić, ale to nie jest jakieś szczególnie ważne. Szczególnie ważne jest pasowanie tłoka do cylindra. Więc zabieramy się do pierwszych pomiarów. Tłok mierzymy tutaj prostopadle do osi stworznia, 5 mm od dołu w tym miejscu. Nie mierzymy go gdzieś tutaj, 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 ponieważ on tak naprawdę jest, ma kształt stożka, więc no, jest tak przewidziane, żeby go mierzyć w tym miejscu. I w tym miejscu musi pasować odpowiednio do cylindrów. Więc sobie taki tłok można postawić. Trzeba wziąć sobie mikrometr i sobie go tutaj mierzymy. O, pyk. Sprawdzamy, czy przechodzi. Przechodzi na dwie strony. No i nasz tłok ma wymiar 75,4 mm. Tutaj odczytany. A nominalnie on tutaj był zmierzony 75,42 miał, także 0,02 się zużył ten tłok, czyli praktycznie nic. No i teraz trzeba zmierzyć pasowanie do cylindra. Więc mając ten wymiar, tutaj sobie go na mikromierzu zablokowałem mikromierz, żeby mi się nie przestawiło. No i biorę średnicówkę i muszę ustawić średnicówkę odpowiednio, tak żeby pokazywała 0. Oczywiście tutaj trzeba poruszać troszeczkę, o, cyk, wskazuje praktycznie 0. Także mamy ten wymiar złapany na średnicówkę. I średnicówka jest do tego wymiaru 75,4 wyzerowana. I teraz instrukcja mówi, że luz montażowy między tłokiem a cylindrem wynosi od 0,06 do 0,16 mm. Więc sobie tutaj te dwie skale ustawiłem od tutaj, jak tłok, cylinder będzie większy, o, to on będzie tutaj się poszerzał i tutaj od 0,06 do 0,16 sobie zakres ustawiłem. I teraz można przejść sobie do pomiarów cylindrów. Oczywiście ja tu mam to wszystko pomierzone, no ale teraz Wam po prostu pokazuję, jak to się robi. Więc wkładamy sobie tą średnicówkę do cylindra i pierwszy pomiar, znowu robimy prostopadle do osi wału korbowego i pierwszy pomiar robimy na wysokości 5 mm od góry. I jedziemy, o, tak żeby pokazało maksimum. I pokazuję tutaj. I widać, że pasowanie jest 0,08, czyli bardzo dobrze.
Tutaj ta wskazówka nie wychyliła się poza skalę. Kolejny pomiar robimy na głębokości 107 mm. Czyli tutaj przydaje się już użyć tej miarki. Ja sobie tutaj wysokość łapię. O, na jakie będę mierzył. I mierzę średnicówką. Wtedy na tej wysokości. O, i tutaj widać też bardzo ładnie tutaj tolerancja jest zachowana. 10 setek jest powyżej średnicy tłoka. Także tłoki, cylindry w ten sposób zostaną zmierzone. Są luzy, pasowania są dobre. Także tłoki do cylindrów można stwierdzić, że pasują. Mimo, że nawet jak takie cylindry są obrabiane, przychodzą niby obrobione na konkretne wymiary, to i tak warto sprawdzić samemu, bo mógł się ktoś po prostu pomylić, coś nie będzie pasować i po prostu pompa się zatrze. Więc tak, tłok, cylinder sprawdzony. Kolejna bardzo ważna rzecz, tutaj w tej pompie to wcześniej ktoś, kto składał, tego nie zrobił i nie sprawdził luzów na zamkach w pierścieniach tłokowych. I tutaj jest powiedziane, że tak, pierścienie tłokowe. Luz montażowy w zamku pierścienia wynosi od 0,3 do 0,45 mm. A pierścienie, oczywiście tutaj już większość pierścieni zamki obrobiłem, zostawiłem sobie jeden, żeby wam pokazać po prostu, jak to zrobić. No i większość pierścieni ten luz miała daleko poniżej tego 0,3, co powodowało, że te pierścienie po prostu, zamki się zamykały i ta pompa się zacierała podczas pracy, jak się rozgrzewała. Dlatego były lekko gładzie zużyte, no, ale honowanie pomogło i naprawdę nie trzeba było przechodzić na kolejny nadwymiar, wystarczyło przehonować. Pierścienie też są w świetnej kondycji, po prostu trzeba im te zamki prawidłowo obrobić i to będzie wszystko dalej śmigać. Nie trzeba wszystkich części od razu wymieniać, po prostu warto je pomierzyć, posprawdzać i one będą dalej śmigać. Także potrzebujemy, ile tam mówiłem, luz na zamku od 0,3, tak, pierścienie, spojrzenie, tłoki, cylindr, gdzie są te, a, pierścienie, tak, od 0,3, więc szukamy sobie listka 0,3, o, jest ten listek, blokuję, no i teraz biorę tłok, oczywiście sprawdzam już, tłoki mam ponumerowane, to jest tłok pierwszy, tu sobie nabiłem numery, o, i taki pierścień sobie, a, jeszcze odłożę. Trzeba pamiętać, żeby też tutaj czystość zachować, te elementy są przygotowane do montażu, więc żeby tutaj nic nie nabrudzić, bo potem będzie to, co wpadnie do pompy, w pompie już zostanie. O, to żeby nie spadło. Bierzemy sobie taki pierścień, wkładamy, wpychamy tam, o, odrobinę. Tłok powoduje, że ten pierścień jest ustawiony idealnie równo w cylindrze i no nie będzie tutaj zafałszowany pomiar. I tutaj sobie biorę listek 0,3 i próbuję włożyć w zamek. Nie wchodzi totalnie. Więc taki pierścień wyjmuję ostrożnie. O. I jeżeli nie mamy takiej szlifierki do zamków w pierścieniach, to trzeba to sobie jakoś zeszlifować. Oczywiście nie robimy tego, że pilnikiem gdzieś tam piłujemy krzywo czy coś, nie, bo te płaszczyzny muszą być idealnie równolegle zeszlifowane. Ja mam taką metodę, że po pierwsze odpowiednio łapię taki pierścień, żeby tutaj zamknąć sobie zamek. Ale nie zamykam tak, bo pierścień będzie w tym miejscu miał większy wymiar niż w tym i zamek będzie krzywy. Trzeba go ściskać. Tutaj też w tym kierunku i w tym kierunku, żeby idealnie się te brzegi zamykały. O, w ten sposób. I po prostu biorę papier ścierny. O. I przeciągam. To jest papier ścierny. Gradacja 320. O. Tak sobie zamykam. I przeciągam.
Zamek w ten sposób został lekko przepiłowany. No i operacja się powtarza, dlatego no, pokazuję Wam na jednym pierścieniu, a nie na wszystkich, bo można by się zanudzić. Znowu tłok. Popychamy. Jeszcze sprawdzę dla pewności. Tak, pierwszy tłok. Pierwszy cylinder. I znowu szczelinomierz. O, i szczelinomierz. Wszedł ciasno, więc dwa razy jeszcze przeciągnę po papierku i pierścień będzie gotowy. Tu już nie będę musiał go mierzyć, wystarczy, że dwa razy przeciągnę, bo szczelinomierz tak naprawdę wszedł do końca, tylko ciut jeszcze ma za duży opór. O, więc taki pierścień wyciągam. Nagrywa się, nagrywa. Znowu łapię go. Raz. Dwa. I gotowe. Pierścień jest, zamek na pierścieniu jest zrobiony. Więc to w ten sposób. Kolejną rzeczą są luzy. Jeżeli używacie po prostu starych tłoków, starych pierścieni, to ważne jest, żeby tutaj luzy w rowkach pierścieni no nie były za duże. Tutaj widzę, że jak włożę ten pierścień, to on mi się bardzo mało przechyla. Więc już mam taki sygnał, że luz w rowku jest ok, no ale żeby to dokładnie sprawdzić, to znowu trzeba będzie wziąć sobie szczelinomierz i luz montażowy pierścienia w rowku tłoka wynosi od 0,01 do 0,4 mm, 0,042 mm. Także jedną setkę do czterech setek. Więc o, tutaj sobie sprawdzę. Tu mam pierścienie założone tak naprawdę. Cyk. I zmierzymy sobie. Oczywiście to mam wszystko już dawno porobione. Tu mam listek dwie setki. Czy on tutaj wejdzie w ten rowek? To bardzo ciężko się też mierzy, bo o, dwie setki wchodzi. Listek 0,03 mm. Trzeba z tymi listkami ostrożnie, bo to są już takie bardzo cieniutkie. 0,03. O, 0,03. Zdecydowanie nie wchodzi. Już pierścień nie daje się wcisnąć nawet. O. Jeszcze wszedł ciasno. Ciasno wszedł. 0,03. No to 0,04 już będzie pozamiatane. On zdecydowanie nie wejdzie, skoro 0,03 weszły bardzo ciasno. O, nie ma szans. Blokuje się. Także luz w każdym zamku trzeba sprawdzić, ale mówię, najważniejsze to są, znaczy w każdym rowku trzeba sprawdzić luz, ale najważniejsze jest zrobienie zamków. Zamki, tutaj były założone nowe pierścienie, nowe tłoki i ktoś po prostu nie zrobił tych zamków i to była jedna z głównych bolączek tej pompy. To sprawdzone. To co? Tłoki, luzy w cylindrach. Ostatnia taka ważna rzecz. Sfożnie tłokowe, tutaj sfożniami się nie zajmowałem, one wyglądają ok, luzów na nich żadnych nie ma, także to pomijam. Działało i chyba będzie działać nadal, naprawdę tutaj te sfożnie na wyczucie są ok. Natomiast wał korbowy. Wał korbowy był obrabiany, szlifowany, więc trzeba sprawdzić te czopy, czy są prawidłowo zrobione. Wał korbowy, tutaj jest drugi podwymiar. 39,5 mm, a tak naprawdę tolerancja jest poniżej 39,5 i sprawdźmy, o, i powinno być tak naprawdę od 39,40, od 39,46 do 39, powiedzmy 48 ten wymiar. I tutaj znowu trzeba wziąć mikromierz i te czopy sprawdzić, czy zostały prawidłowo obrobione, bo potem błąd w tym wymiarze no spowoduje, że ta pompa będzie się przycierała, tak? O.
O, i tu widzimy, że jest 30 39 50, a powinno być 200 mniej. Więc no, chyba pójdzie wał do reklamacji, albo coś źle zmierzyłem, bo ogólnie wcześniej mierzyłem i było ok, także to jeszcze sprawdzę. Widzicie, trzy razy lepiej zmierzyć, bo można czasem popełnić błąd. No cóż, to jeszcze wał będę musiał sprawdzić. Także, aha, to od razu wam powiem, bo tutaj widzicie, wyszło mi coś nieciekawego podczas mierzenia i byłbym zapomniał. No ten wał sobie mierzę w dwóch kierunkach, w tym kierunku i mierzę z lewej strony, z prawej strony, na środku, tak żeby tutaj nie okazało się, że gdzieś coś uciekło i będą się panewki przycierać. No dobra, także jeszcze zajmę się tutaj wałem i do was wrócę. Może te wymiary są ok, bo mogły się zmienić wymiary panewek, które są sprzedawane, bo zostały sprzedane panewki. Tutaj tak naprawdę też podczas obróbki pan zrobił na 39,5, jest napisany dokładnie pół i do takiego wału dostałem panewki, więc możliwe, że te panewki tutaj pasują. To zaraz sprawdzę i będę wiedział. Także dobra, zapoznałem was z podstawowymi rzeczami odnośnie pomiarów elementów takiej pompy. No a za chwilę trzeba będzie przejść do składania tego w całość. Oczywiście, jak jeszcze chwilę sobie sam podumam nad tym wałem, co tutaj się stało. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, witam ponownie. Pomierzyłem ten wał. Tutaj maksymalny wymiar na nim. Znaczy tak naprawdę wymiary się wahały pomiędzy 39 51 a 39,48, więc troszeczkę więcej niż podaje instrukcja jest na wale. Troszeczkę te czopy są zbieżne, tam po jednej setnej. I zastanawiałem się, jak to ugryźć, więc po prostu wziąłem najprostszy. Skręciłem stopkę korbowodu z panewkami już docelowo i zmierzyłem po prostu, jaki mam tutaj wymiar i jaki jest luz, jakie jest pasowanie pomiędzy panewkami a wałem. Okazało się, że tutaj luzy są w granicach pomiędzy, bo to też nie jest idealnie okrągłe, ale pomiędzy 5 a 8 setnych milimetra, więc przy takim układzie smarowanym rozbryzgowo, to jest, ten luz jest ok, nie będzie na pewno za ciasno, na pewno się nic nie zatrze, także po prostu sprawdziłem, czy na przykład nie będzie za mały luz, bo w rzeczywistości tutaj, jeżeli to byłby silnik spalinowy smarowany pod ciśnieniem, to taki luz powinien tu wynosić 2-3 setne milimetra na tych panewkach. Także tu jest spoko, można składać. Fakt, że ten wał był robiony u producenta tak naprawdę, no nie jest to zrobione idealnie, aczkolwiek no powinno działać, także sytuacja opanowana, możemy przechodzić do składania, także ja sobie teraz tutaj biorę kamerę i kręcę wam kolejne tutaj ujęcia, jak będę to składał, sobie pooglądacie, a potem jak już będzie to złożone,
to trochę pogadam pewnie o tym, co tutaj zaszło. Także zabieramy się do pracy.